Dolce Vita, Rzym. Fajny temat, który, z którego jestem szczególnie zadowolony, że udało się go zrealizować w Rzymie. I tutaj jest ważna kwestia, o której warto wspomnieć, że jak ma się wizję, to trzeba ją tam czasami z takim dużą determinacją i konsekwencją realizować. Do współpracy pierwotnie zaprosił mnie Tomek Nowicki, który jest właścicielem sieci kawiarni Kawa w Warszawie, którego sponsorem tej sesji konkretnej była firma Martini. Czyli jak gdyby mieliśmy stworzyć materiał zdjęciowy, który będzie zdobił wnętrza tych kawiarni, ale będzie miał jak gdyby motyw przewodni związany z marką. Były problemy budżetowe, jakieś takie ograniczenia, powiedzmy, nawet nie problemy, bo jak wiecie, tego słowa nie używam. I mimo wszystko udało mi się, pierwotnie miało to być, zróbmy w Warszawie, gdzieś tam wybierzemy jakieś miejsce, które będzie imitować włoskie klimaty i na pewno wyjdzie świetnie. A mówię, słuchajcie, zróbmy to jakkolwiek, ale polećmy do tego Rzymu, nie? Czyli jak gdyby ważne jest też to, żeby w życiu i w twórczości się nie kierować kasą, mówiąc wprost. Na pierwszym miejscu zawsze u mnie było to, żeby zrobić coś fajnego. Jeżeli wiesz, jesteś przekonany o tym, że zrobisz coś super, to cała reszta się jakoś poukłada i będzie fajna. Spaliśmy, wiecie, w takim, nie, powiedzmy, mówiąc delikatnie, nie najlepszym hotelu, ale to miało wszystko zerowe znaczenie w porównaniu z tym, co my tam przeżyliśmy. Ja byłem przeszczęśliwy, że w ogóle tam jesteśmy. Gdybyśmy mieli jechać tam, nie wiem, rowerem do tego Rzymu, to bym tam pojechał, żeby tylko złapać właśnie ten klimat, to miejsce w tym kontekście. Bo jak wiecie, dla mnie najważniejsza jest lokalizacja, nie? I ta lokalizacja była też absolutnie inspirująca. Mieliśmy dwie cudowne modelki. Zrobiliśmy już po przylocie zaraz pierwszą wizję lokalną, czyli spacer przez miasto, tak? I jedynym punktem wyjścia, który tutaj był takim czymś, co sprawi, że wiemy, mamy jakąś orbitę, wokół której możemy się kręcić, był prosty, prościutki pomysł. Przed wyjazdem na Poczcie Polskiej kupiłem taki zestaw do pakowania paczek. Czyli podstawowy szary papier, sznureczek i to wszystko. Nie? I w ten sposób chciałem jak gdyby zbudować taką atmosferę tajemnicy wokół jakiejś paczki, w której nie wiadomo co do końca jest. Ale cała historia, czyli spacer przez miasto, miał się odbywać wokół takiego scenariusza, że jedna dziewczyna odbiera skądś paczkę, ją przenosi do drugiego miejsca, się spotyka i zamiast gdzieś tam przekazać tą paczkę, one postanawiają razem uciec, nie wiem, coś tam wspólnie zrobić. Taki poziom jak gdyby narracji jest dla mnie w zupełności wystarczający, żeby zbudować całą historię fotograficzną, nie? Jak gdyby to mi wystarcza do tego, żeby zacząć postrzegać Rzym, jego ulicę, jako taki konkretny plan zdjęciowy, nie? I co musi się wydarzyć, żeby to wszystko narastało i miało swoją jakąś taką mniej więcej logiczną całość. Wiele rzeczy po drodze, z takich a propos spontanu, było takie właśnie super spontaniczne, typu, że poznaliśmy pana Gennaro Tomasco, który akurat w okolicy naszego hotelu mieszkał i w swojej okiennicy sobie przedpołudnie spędzał i podziwiał, wiesz, życie uliczne. Pan Gennaro się zachwycił modelkami, z którymi robiliśmy jakąś tam sytuację na ulicy. Doszło do tego, że tam wzniósł ich toast z kieliszkiem Martini, a później 10 minut później już byliśmy u niego w mieszkaniu i zrobiliśmy jakąś scenę z ulicy, gdzie jedna z modelek właśnie niby w swoim mieszkaniu, w swoim apartamencie gdzieś tam czeka i wypatruje, co przyniesie nowy dzień, nie?
Także takie spontany trzeba być na nie otwartym i je łapać, zwłaszcza we Włoszech, gdzie kurczę, no ta otwartość na drugiego człowieka jest taka dosyć fajna i pięknie się to udało wykorzystać. Pan Gennaro odegrał też bardzo ważną rolę, której pierwotnie nie planowaliśmy, która rozpoczyna całą sytuację, gdzie rasowe męskie łapy podają tą paczkę tej wystylizowanej piękności, która gdzieś tam ją ma donieść i tak się jak gdyby zaczyna ta cała historia. Sporo ujęć nocnych zrobiliśmy też, które znowu nawiązywały do moich doświadczeń z reportaży ślubnych, czyli lampa błyskowa, twardy flash, długi czas ekspozycji, czyli rozmazane, rozwalone, niedopowiedziane tło plus zamrożone postacie na pierwszym planie. Polecam ten mode taki, powiedzmy, nie wiem, 3/4 sekundy plus pierdolnięcie z flesza. Zawsze fajne, coś fajnego wychodzi, w sensie takim, jeżeli chcemy troszeczkę odrealnić to, nie? Żeby nie było wszystko takie idealne, takie jak na pocztówce, tylko żeby to było trochę właśnie z taką dynamiką i te dziewczyny dwie biegnące przez ulicę Rzymu z tą paczką gdzieś tam fajnie, myślę, że wyszły. Jak powstał skuter? Skuter to była absolutnie nieplanowana akcja. Wiedziałem, że będziemy robić jakieś zdjęcie, to znaczy gdzieś tam z tyłu głowy wiadomo, no myślisz Włochy, okej, lody, pizza, Vespa, nie? Wiadomo, że to jest takie skojarzenie dosyć oczywiste, ale akurat po prostu szliśmy sobie ulicą i wśród szpaleru takich różnych motocykli zaparkowany został pięknie zniszczony właśnie skuter Vespa, gdzie dosłownie na chwilę poprosiłem Anię, żeby sobie usiadła na nim, zapakowała paczuszkę na takim bagażniku z tyłu i po prostu imitowała odpalanie tego skuterka. I to wszystko. No jedyne, co zagrało tak mocno in plus, to to, że tą sukienkę troszeczkę w górę podnieśliśmy i to wszystko się pięknie z jej idealnym ciałem i pięknymi nogami zgrało. Ale tutaj myślę, że nie ciało jest tym takim, nie wiem, największym atutem tego zdjęcia, tylko to, jak ona to odegrała, że jest w tym jakieś takie skupienie, napięcie i coś, no coś, co sugeruje, że wisi coś w powietrzu, że zaraz się coś wydarzy. If you like this video, you know what to do. Thanks for watching.